Fordon. 24 września 2023 roku. Rozpoczyna się kolejna edycja wydarzenia Jedno miasto, trzy kultury. Od wielu lat ta urokliwa bydgoska dzielnica, niegdyś samodzielne miasto, podkreśla swoją historyczną dojrzałość, opiewając wspaniałe czasy koegzystencji wyznawców trzech religii – katolików, Żydów i protestantów. Co roku lokalni pasjonaci, miłośnicy starego Fordonu przypominają Bydgoszczy i całej Polsce, jak różnorodność kultury wspaniale wpłynęła na ekonomiczny, architektoniczny i społeczny rozwój odrodzonej po I wojnie światowej Rzeczypospolitej. II wojna światowa odmieniła losy starego Fordonu, w proch obracając żywoty jej mieszkańców, naznaczając hitlerowskimi zbrodniami kamienice i bruki. Okres powojenny pogłębił czerń nocy, która nad Fordonem nastała. A jej najstraszliwszym symbolem stał się fordoński zamek. Osławione w całej Polsce więzienie dla kobiet było koszmarem dla polskich bohaterek podziemia niepodległościowego, a szczególnie dla nastoletnich wtedy harcerek. To im właśnie i historii fordońskiego więzienia poświęcono tegoroczną edycję wydarzenia Jedno miasto, trzy kultury pod tytułem Nie poddać się, a zwyciężyć. Jedno miasto, trzy kultury. Wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu. No, 8 edycja, 8 lat, wydawałoby się naprawdę kawał czasu. Każda edycja poświęcona jest innemu okresowi historycznemu, który akurat się nasuwa. Wcześniej o tym myślimy, pracujemy nad tym. Tym razem już drugi rok, można powiedzieć, skupiamy się na osadzonych w więzieniu karnym w Fordonie, kobietom z podziemia niepodległościowego w latach 1945-56. Ubiegły rok to były więzione za wolność, ogólnie generał Elżbieta Zawadzka, oficerowie Wojska Polskiego, można powiedzieć z takich pierwszych stron gazet, oczywiście działające, walczące jeszcze w okresie II wojny światowej i przed. W tym roku przesunęliśmy ten środek ciężkości właśnie na młodzież, bo okazało się, znaczy to nie jest tajemnica oczywiście żadna, ale dla ludzi, którzy śledzą historię i śledzą właśnie ten zryw niepodległościowy w czasach stalinowskich, harcerze, najmłodsi, znów można powiedzieć, ponownie postanowili walczyć, tym razem nie karabinami, nie granatami, ulotkami, taką pracą propagandową, zaczęli mówić nie, ta stalinowska Polska nie ma racji bytu. My chcemy być harcerzami, my chcemy nasze harcerstwo budować na wzorcach przedwojennych, my chcemy nawiązywać do II wojny światowej, do naszych rodzin, które często ginęły w czasie tych wydarzeń. My chcemy mówić o Armii Krajowej, a tu nagle się robi Związek Młodzieży Polskiej, białe koszule, czerwone krawaty, nowa rzeczywistość, lepsza, świetlana. I ten bunt, można powiedzieć, mało zauważalny. Blisko 1000 organizacji, od 2 do 20 osób. Młodych ludzi, którzy się spotykają gdzieś po zajęciach, gdzieś po szkole i mówią, my będziemy produkować ulotki, my będziemy je rozrzucać, niech ludziom się otworzą oczy. Niech ludzie powiedzą nie, bo przecież nas jest większość tych, którzy nie chcą tego sowieckiego systemu. I te młode osoby zostają potraktowane w sposób bardzo surowy przez władzę ludową, bo harcerki, bo tutaj było więzienie kobiece, więc mówimy o harcerkach, które tu trafiają w wieku 15, 16, 17, 18 lat, 20, 22, trafiają od 3 do 9 lat do ciężkiego zakładu karnego dla kobiet, pełnego kryminalistek, oczywiście więźniów politycznych zatrzymanych już w 45, 6 i latach późniejszych, SS-manek z obozów koncentracyjnych, Ukrainek z ukraińskiej powstańczej armii, ma to być dla nich jeszcze większa kara. Mają odczuć to, że śmiały powiedzieć nie, że przemocą chciały obalić obecny ustrój, ówczesny obecny ustrój. Nawet dzisiaj się z tego śmieją, jak taka 15-latka, rozrzucając ulotki, mogła zagrozić ówczesnemu władzom, Bierutowi na przykład. Co mogła takiego zrobić? No właśnie chodziło o to, żeby zastraszyć też społeczeństwa, że ten stalinowski byt w Polsce ma się dobrze, ma duże poparcie i każdy, kto na tą władzę ludową rękę podniesie, to mu ta władza ludowa, jak to później słyszeliśmy, tą rękę utnie. I takie to państwo właśnie wówczas było.
I o tej historii zapisanej w biografiach młodych patriotek i więźniarek można było dowiedzieć się podczas zorganizowanego przez miłośników Starego Fordonu wyjątkowego spaceru. Od dworca Bydgoszcz-Fordon po mury więzienia, przystając w miejscach związanych z codziennym życiem skazanych przez stalinowskich oprawców młodych harcerek. Niezwykle cenne okazały się tutaj wspomnienia więźniarek, wiele z nich dramatycznych i wstrząsających. I właśnie Maria Figas, Górka, która siedziała 6 lat, mówi, samochodem zawiezi nas do Fordonu. Tam, jak nas zobaczył przodownik Odczykowski, zmierzył nas tymi ślepiami i zapytał ze złością, skądże się przyjechały, sanatorium? Bo niektóre z nas miały takie siwe mundurki i jeszcze przy nich były białe kołnierzyki. Wtedy poubierali nas jak najgorzej. Miesiąc trzymali na kwarantannie w dużej celi, nie można było spać, bo pluskwy nas gryzły. Później nas dali do mniejszej celi, brali nas do pracy w szwalni, trykotarni i przędzalni. Maria Kobierzycka Maciąg miała 18 lat, kiedy dostała karę śmierci. Łaskawie zamieniono na 15 lat. Połączenie prawdziwych wspomnień z inscenizowanymi w kilku miejscach przemarszu wycieczki obrazami dawało lekcję żywej historii. Inscenizacja wydarzeń sprzed lat w sposób doskonały pokazywała, jak wyglądały godziny pracy poza murami więzienia. Wspierają nas harcerki, które wzięły udział w filmie dokumentalnym z 5. Bydgoskiej Drużyny Harcerskiej Niezłomni imieniem Danuty Siedzikówny Inki. Chcemy pokazać, że obecność tych więźniarek była widoczna w Fordonie przez długie lata, że one robiły tutaj bardzo dużo, były skierowane do różnych prac, chociażby porządkowych we Fordonie, chociażby do fabryk, chociażby na pola, żeby odkupić swoje winy ciężką pracą. Dla nich było to wyróżnienie i nagroda, bo często 2-3 lata ktoś siedział i nagle mógł wyjść na ulicę przed 1 maja i posprzątać. Nie czuły się z tym źle, w tym sensie, że mogły oddychać wolnością przez chwilę. Chcemy pokazać, jak to wyglądało. Niezwykłym przeżyciem dla uczestników wycieczki była bez wątpienia możliwość przejścia przez bramę więzienia i odczucie na własnej skórze, jak złowieszczym i przerażającym jest odgłos zamykanej za plecami potężnej więziennej bramy. Budynek więzienia, ten fordoński zamek, jak mówią o nim mieszkańcy dzielnicy, jest nie tylko częścią historii miasta. Stanowi także niebagatelny element architektury rzucający cień na zrewitalizowany rynek i jego otoczenie. W trakcie oficjalnego rozpoczęcia kolejnej edycji wydarzenia pod tytułem Jedno miasto, trzy kultury, temat więzienia i jego urbanistycznej więzi ze Starym Fordonem został opowiedziany na nowo. Jedno miasto, trzy kultury, Stary Fordon, dziękuję uprzejmie. Tym razem językiem artystów, którzy szpetne do tej pory fasady zamieniają w prawdziwe dzieło sztuki. Murale opowiadające między innymi o niezwykłych postaciach związanych ze Starym Fordonem od dziś mogą być jedną z wizytówek tej bydgoskiej dzielnicy. Budynek więzienia, obecnie aresztu śledczego w Starym Fordonie od wielu lat nie pasowały te budynki do architektury Starego Fordonu. Próbowaliśmy już pozyskać środki wcześniej na realizację murali. Udało nam się jeden mural wykonać od strony Wisły, tu pod wsparciu plastyka miejskiego Marka Iwińskiego. Ale to wszystko to są ogromne pieniądze i nie było pomysłu skąd zebrać na to finanse. Tak? Wiadomo, że więzienie tutaj zostanie. Jest to historia nie od zawsze związana ze Starym Fordonem i możliwości przeniesienia i zamknięcia tego więzienia raczej nie ma. Na jednym ze spotkań stowarzyszenia podjęliśmy decyzję, że musimy coś z tym zrobić. I wtedy pamiętam Kinga, nasza skarbniczka, mówi, pójdźmy do ministra Łukasza Schreibera. On jest fordoniakiem. Jeżeli on nie pomoże, to już nikt nie pomoże w tej sprawie. No co zrobiliśmy? Poszliśmy. Przy ogromnej pracy stowarzyszenia od początku tego roku pisaliśmy projekt na dofinansowanie, na zdobycie środków z ministerstwa. Trwało to pół roku, byliśmy kilka razy w ministerstwie. Trwało to, ale wywalczyliśmy budżet, również przy wsparciu ministra Łukasza Schreibera, za co mu ogromnie dziękuję, bo gdyby nie jego osoba, to
nikłe szanse na to, że udałoby się po prostu zdobyć to dofinansowanie. Realizujemy w tym roku dwa projekty od strony rynku na budynku aresztu śledczego oraz na murze tutaj od budynku administracji do budynku komendanta na ulicy Sikorskiego. Budynek zmienia się jak kameleon, powstaje tutaj na budynku administracji piękna kamienica, a na dalszej części zabudowań aresztu śledczego będzie pokazana historia starego Fordonu oraz historia więziennictwa. Ważnym wydarzeniem fordońskiego Święta Trzech Kultur była premiera filmu dokumentalnego pod tytułem Nie poddać się, a zwyciężyć. Film stworzono dzięki wspaniałej postawie byłych więźniarek, zaangażowaniu pasjonatów lokalnej historii, funkcjonariuszy służby więziennej oraz harcerek, które całym sercem zaangażowały się w filmowy projekt. Nie byłoby tego filmu, nie byłoby tego wydarzenia może w tym kierunku, gdyby właśnie nie trzy wspaniałe dziewczyny, trzy harcerki, czyli Maria Kowalska, Danuta Kemfi i Teresa Darska, które pojawiły się w Fordonie tu u nas w czerwcu 2023 roku odwiedzić Izbę Pamięci, odwiedzić miejsce, w którym spędziły dużą część najlepszego okresu w swoim życiu, które opowiedziały o tym, co się działo. Dzięki temu, tu właśnie z Krzysztofem Bogaczem, mieliśmy tą wspaniałą możliwość na bazie ich opowieści nakręcić film dokumentalny, który by przypomniał, można powiedzieć, zryw mało istotny z perspektywy czasu. Nadaliśmy temu tytuł Nie poddać się, a zwyciężyć. I nawet kiedy rozmawiałem z Marią Kowalską, powiedziała, ale przecież myśmy nie zwyciężyły. Myśmy się czuły może, no nie przegrane, ale siedziałyśmy w więzieniu. No właśnie, ale gdyby nie ich zryw, gdyby nie ich twarde nie, takie może mówione dziecięcym głosem, to ta opozycja lat późniejszych, roku 56, 70, 76 czy 80 nie powstałaby. Bo w naszym obozie to mówienie nie na ten system socjalistyczno-komunistyczny, jakby go nie nazwać, antyhumanitarny na pewno i antydemokratyczny, tak naprawdę zaczynała się często właśnie od najmłodszych, którzy mieli tę odwagę, wychowani w duchu niepodległości, walki o tą niepodległość, w duchu polskości, w duchu tej Polski, która była domem dla wielu nacji, które żyły ze sobą przez wieki. Oni byli wyrazicielem tego protestu. Później wieczorem, oczywiście, po podzieleniu się chlebem, jako opłatkiem, po złożeniu życzeń, no tak zaczęliśmy nucić kolędę. Wydawało mi się nic, niewinna sprawa, ale to jednak 14 młodych dziewcząt, pani Nata. Tak najpierw cichutko, później jakoś nam wyszło głośniej i w którymś momencie drzwi się otwierają, wchodzi oddziałowa, którą nazywaliśmy wtedy Malowanka, ładna dziewczyna. Cisza, nie ma śpiewania! No i zaczęła krzyczeć, że nam bandytom zachciała się śpiewać, robić burdel w więzieniu, no po swojemu. Wysłuchaliśmy tego wszystkiego w takim skupieniu i z taką pewną, jakąś taką dumą, że to nas nie dotyczy. Dokument Nie poddać się, a zwyciężyć oparto o notacje filmowe przeprowadzone z byłymi więźniarkami fordońskiego zamku podczas ich wizyty w Starym Fordonie kilka tygodni wcześniej. Weteranki ponownie po wielu latach przekroczyły mury zamku. To tutaj po raz kolejny odwiedziły miejsca i przypomniały wydarzenia, które odcisnęły piętno na ich całym życiu. Pomyśl więc, czy warto smucić się, gdy wolność ku nam pnie? Trzeba śmiać się z pełen głos i nie narzekać na swój los. Gdy zza murów słyszały kościelne dzwony, wiara w zwycięstwo dobra nad złem dodawała im sił. Spotkanie w kościele było jednym z najbardziej wzruszających momentów tamtej wizyty. Jestem tutaj 6 lat proboszczem, nie widziałem kogoś, kto z taką atencją i z takim jakimś głębokim przeżyciem wchodziłby do tej świątyni. To nie umniejszam nikomu niczego.
Te panie były nie dlatego, że tu jest kościół i należało przyjść, bo też dlatego, żeby chciały, ale chciały też dlatego, że jak same mówiły, dla nich kościół był taką niesamowitą ostoją wtedy, kiedy były za murami. Pani Maria wspomniała taką rzecz, że kiedy była Wielkanoc, to do dzisiaj pamięta dzwonki z procesji, której, tej wielkanocnej, rezurekcyjnej, która szła wokół kościoła. I dla nich był to sygnał, że jest jakaś nadzieja, że coś jest po drugiej stronie za tymi murami. To były młode dziewczyny, one zupełnie inaczej patrzyły przecież na świat. Powiedziała też o czymś, czego mówiła, że nie jest tego pewna, ale słyszała, że ksiądz, ówczesny proboszcz, o którejś godzinie włączał dzwony po to, żeby dawać im sygnał, że po tej stronie jest okej, że my tutaj żyjemy, że my o was pamiętamy. I proszę wyobrazić sobie, że po tylu latach te kobiety to pamiętają. Dla nich to było coś, kościół, one go nie widziały nawet, one go nawet nie widziały. One tylko słyszały dzwony i to była ostoja dla nich, coś, co podtrzymywało ją, że tam dało się wytrzymać. To było przeżycie, dla mnie było to wielkie przeżycie. No jak powiedziałem, jak ja widziałem panią Marię, która wchodziła do tego kościoła, no jakby, ja nie wiem, jakby do nieba wchodziła, no to było niesamowite. To wtedy również, po raz pierwszy, wspaniałe weteranki spotkały się między innymi z twórcami filmu oraz rekonstruktorami historycznymi, w szczególności z harcerkami. Myślę, że nie tylko dla mnie, ale dla wszystkich dziewcząt, które wzięły udział w tym wydarzeniu. Jest to niezwykłe doświadczenie, ogromne przeżycie, niesamowity zaszczyt. Już pierwszego dnia, kiedy zadzwonił prezes Stowarzyszenia Miłośników Starego Fordonu i zaprosił nas do tego projektu, to było takie wow. Przede wszystkim wow, że my poznamy te osoby, które tak niedawno, jak się okazuje, tutaj były więzione. Młode dziewczyny, młode harcerki. Zostały pozbawione młodości, wolności tylko dlatego, że kochały swoją ojczyznę i siedziały tutaj za drobne sprawy, za to, że rzuciły ulotkę, że ją gdzieś tam przykleiły, więc dla nas to jest aż niewyobrażalne, szczególnie w zderzeniu takim, że mogliśmy z nimi spotkać się, dotknąć, przytulić, no i być w tej samej więziennej celi. Niesamowite wrażenie, niesamowite odczucie. Jak tylko o tym myślę, to no, potężne dreszcze i myślę, że dziewczęta też odczuwają to bardzo podobnie. Było to dla nas duże wyzwanie, duże doświadczenie. Wiele z nas miało tak naprawdę pierwszy raz okazję, żeby w ogóle wziąć udział w takim przedsięwzięciu. Myślę, że każdy to przeżył na swój własny sposób. Było wiele emocji, ale też tak miałyśmy szczęście, że mogłyśmy wziąć udział w takim wydarzeniu. W mojej opinii, bo jestem pierwszy raz biorę udział w takim czymś i ogólnie moim zdaniem akurat było bardzo fajnie i warto przeżyć coś takiego. Dla mnie to było duże przeżycie. Mogłam poczuć to, co wtedy te dziewczyny poczuły, poznać historię. Dla mnie to było też trochę okazanie szacunku dla nich i cieszę się, że mogłam wziąć w czymś takim udział, bo wiem, jak wiele to mogło dla nich znaczyć, że ktoś pokazał to, co one przeżyły. Promocja postaw patriotycznych i edukacja młodego pokolenia to jeden z filarów niepodległego państwa. Bo jak mawiali wielcy przywódcy, narody, które nie pamiętają swojej historii, są skazane na jej powtarzanie. Często wspominając nawet ten okres PRL-u, skupiamy się, czy to w filmie dokumentalnym, fabularnym, w literaturze, we wspomnieniach na latach 80. I oczywiście to bardzo dobrze, że przypominamy te rzeczy, wydarzenia bydgoskie w naszym przypadku. Wtedy oczywiście zostali pobici działacze Solidarności, ale proszę to skonfrontować z tym, co się dzieje na przełomie lat 40. i 50. w Polsce, że młode dziewczyny, bo to nawet nie są kobiety jeszcze często, zostają wtrącone do więzienia i to za co? Za to, że pochodziły z rodzin, które no, nieprawomyślnie myślały i powiedzmy były jeszcze zaangażowane w patriotyczną działalność. Za to, że ich ojcowie walczyli w wojnie polsko-bolszewickiej, a one na przykład czciły patriotyczne wydarzenia. Za ich tak naprawdę propolskie działania, za to wskrzeszanie polskiej tradycji po wojnie. Wiele z nich trafiło tutaj do więzienia. To pokazuje, jak wielka to była z ich strony odwaga i jak wiele tym ryzykowały. Nie tylko pobiciem, nie 48 godzinami w więzieniu,
ryzykowały to swoim zdrowiem, życiem, a na pewno latami spędzonymi w więzieniu, co było tutaj widać. I im się należy absolutnie cześć i honor i pamięć. I bardzo się cieszę z tego filmu, ale także z tego muralu, który może powstać. Obiekt się zmienia, zmieniają się czasy, my również wychodzimy do społeczeństwa, staramy się być dla ludzi, ale również zaangażowanie wewnątrz, funkcjonariuszy, pomysły funkcjonariuszy, pracowników naszej jednostki są nietuzinkowe. Sama idea brania udziału w tym projekcie Jedno Miasto, Trzy Kultury spowodowała to, że nie tylko tablice widoczne na zewnątrz naszej jednostki, ale również powstała wspaniała Izba Pamięci i w dniu dzisiejszym mogliśmy również zobaczyć zaangażowanych funkcjonariuszy naszej jednostki, którzy brali czynny udział również jako aktorzy w tym wspaniałym filmie. Dorobek filmu podkreśliła wystawa fotograficzna pod tytułem Więzione za wolność. Na fotografiach z epoki przedstawiono losy młodych więźniarek fordońskiego zamku. Stary Fordon uważany jest przez wielu za jedno z najbardziej urokliwych miejsc w Polsce. Siłą tego dawnego miasta są jego mieszkańcy i społecznicy zaangażowani od lat w szeroko pojętą rewitalizację dzielnicy. I trudno znaleźć inne miejsca, gdzie pozytywne zmiany przebiegałyby tak szybko jak tutaj, w Starym Fordonie. Jedno miasto, trzy kultury. Edycja 2023 zakończyła się wspólną zabawą i pięknymi koncertami zespołów Mute i Micromusic. Tutaj, w Starym Fordonie, nić spinająca wydarzenia sprzed lat z teraźniejszością wydaje się wyjątkowo mocna i silna. Może to wiara w zwycięstwo, wiara polskich patriotek dopełniła wyjątkową aurę tego miejsca? A może to duch pracy u podstaw wielkopolskiego bohatera i dawnego burmistrza Fordonu? Ale to już kolejna historia, kolejna opowieść. Być może przyjdzie na nią czas w następnej edycji wydarzenia Jedno Miasto, Trzy Kultury. Do zobaczenia za rok. Bardzo chwilę światła.